To był udany sezon, pani zdaniem brzmiał? No pytanie bardzo, powiem, tendencyjne. To nie jest sytuacja tego roku, że ludzie parkują po ulicach na osiedlu. To zawsze było. Radni też są rozsądni. Oni też mają świadomość tego, co się dzieje na ośrodku. Mają świadomość, że przez wiele lat nie było tu żadnych inwestycji. To znaczy, to był w ogóle bardzo ciężki rok dla mnie, tak? Przypłaciłam to swoim, że tak powiem, życiem prywatnym. Coś tak stało. Zdjęcia robię. Że w moim mniemaniu to ten człowiek też zrobił, ponieważ nie dopilnował pewnych rzeczy, nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. W tej chwili oszukujemy się raczej do rozprawy sądowej z tym.